Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kontynuacji gry Metro Exodus. Wyszliśmy z podziemnych bunkrów, wsiadamy w autko i wracamy. Zobaczmy, jak to na mapie wygląda. Aha. No dobra. Listen up, everyone. The Baron is about to speak. Listen up, everyone. The Baron is speaking. So, people, I had a radio chat with the boss of that train gang. And I don't even know what to say. For starters, that boss is an honest-to-goodness colonel. And he's not on a joyride here, oh no. He's been sent here on a mission by the Supreme Command. He was rather vague on no, te drogi to są takie sobie. His mission is secret. And if you think this is all there is, you're gravely mistaken. Can you imagine where this colonel is hailing from? Straight from Moscow. O kurde. Będę tak jeździł, to rozwalę. Zobaczmy mapkę. No bo. Proste idziemy. Na razie. I don't know who is this colonel and who told him we are all complete morons here. But we cannot really let this slide. So, here's what we are going to do. Whoever brings a live train gang member to me will be rich. Oh, widzę, widzę. I'm so curious to see a guest from Moscow. As you were, everyone, the Baron has spoken. No i co tutaj się dzieje? No. Mów o co kamana. Look at my lair here. Didn't have such luxury back in Moscow. Still, this place is too hot. I feel I'm coming down soon, like Stepan. In any case, here's what I learned. No mów. See that crane at the dock? There is someone in the cabin. No widzę. Can't see him that well, but I think he noticed me as soon as I arrived. That seems like a great spot to keep tabs on our base, so you should check it out. Aha. No okej. Okay. Look at that cracked ship now. The largest one, closest to the water. See? Well, it's not cracked, but rather carefully dismantled. I saw trucks carrying cages arrive at that boat. Looks like this is where the bandits keep their prisoners. Oj, nie to chciałem. Kurczę. To są te anteny. No. Dźwig się oznaczył. No dobra. There's that building over there, past the port.
Looks like an air control tower, but I'm not sure. In any case, there should be a lot of equipment there. Something might come in handy. Zobaczmy. I see you got the maps. You and Amir did a great job there. No. I'll keep watching the rigs, and you can choose your next goal. Damn, I wish I could wash off all this sand already. I hope we get out of this desert soon. If you're going to the port, there's a convenient zip line on the roof. Dobra, dzięki. Myślę, że skorzystam. No dobra, no cóż więcej tutaj. Czy coś tutaj do zebrania ja mogę pozyskać sobie? Tam mogę wejść, czy niekoniecznie? Czy to tylko dla ciebie jest? Chyba nie mogę. No cóż, trudno się mówi. Okej. Co tu mamy? No, stanowisko widzę obserwacyjne. Tam wyżej już chyba nie wejdziemy. Tutaj jakaś skrzyneczka, której też nie da się w żaden sposób otworzyć. No dobra, to lecimy tam w takim razie, skoro jest linka. No zerknijmy na mapkę. O. Czyli mamy dwa znaki zapytania przed sobą. I trzeci trochę dalej. Jak tam podejść? Najlepiej by było tędy, ale ja nie wiem, czy to się uda. No więc właśnie. Muszę się za coś schować. No, jak mam teraz się tam, skoro snajper jest, to przecież on mnie zlikwiduje. Ma świetny punkt obserwacyjny. Gdzież ja wpadłem? Przyładowuj. Ja niestety go nie widzę. Zaraz tutaj, w którymś mieliśmy karabinie możliwość zamontowania lunety razy 4. Tu se doróbmy tego wszystkiego na fulla w międzyczasie. Zaraz, gdzie to była ta luneta razy 4? Znaczy celownik razy 4. Tu w ciemności. To nie. To nie, czekajcie. Gdzieś to było. Podstawowy celownik kolimaterowy. Nie wiem, czy my tu coś skuramy, tak szczerze powiedziawszy.
celownik mechaniczny. No spróbujemy na tym, ale nie wiem czy to... Nic nie widać. Fajnie. No i na tym chyba zaprzestaniemy. Nic to więcej nie nie wymyślę. O, spadłem. No dobra. Kurde, strzela. Nie wiem, czy to jest sens tam wychodzić. Ale zobaczmy. No niestety. Ja tu nic nie widzę. Mimo najszczerszych chęci. A stąd możemy tylko niestety chyba tutaj przylecieć tą. Ale niestety nie. Ta wieża jest wyższa. No nic, próbujemy jakoś się zaczaić. Może coś się nam z tego... Może coś z tego będzie. O! Coś tu widzę. Ale żeby go trafić, to nie widzę szansy. O. No kurde, on żyje dalej. Dobra. Dobra. Poczekajmy chwilę.
No, dawaj. Dobra. No i co? Tam jeszcze jakiś jest. Tu jest. Dobra. My się stąd zeskoczymy. Dobra. Chociaż nie wiem, czy to jest sens. Coś chyba przekombinowałem. Coś przekombinowałem. No ale dobra. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Dobra. Idziemy w górę. O, ucieka. Tutaj coś było. O właśnie, luneta. Uff. Dobra. Idziemy w górę. Chociaż czekaj, co tu my mamy? Na co tu się zamienić? Na to się zamienimy. O! To jest fajny sprzęt. Taśmy możemy posłuchać. Aha, to jest warsztat. Dobra. Tu już możemy na zewnątrz. Dobra. Zajmijmy się przygotowaniem broni. O. Shit, they're on to me. One of them is coming my way.
Dobra, to mi byłoby potrzebne. Tak. Dobra, chwila, moment. Muszę wszystko poczyścić. Bo przecież to się brudzi od samego patrzenia. No dobra. Gdzie oni tu strzelają? Kurde. Strzelają, ja nawet nie wiem gdzie. Stamtąd? O. Stamtąd. Dobra, ładnie. Ładnie. Przeładować. No wychyl się, wychyl. Jeszcze żyje. A, chowa się nieźle. Po nim? No, chyba żeśmy wszystkich utłukli. Idziemy dorobić amunicji. Surowców mamy sporo, więc można podorabiać. Tu wszystko jest na fulla. Tego troszeczkę, tego... Dobra. Czekajcie, tędy zobaczę tutaj, co jest. No tutaj... Tu gorsza widoczność zdecydowanie. Dobra, idziemy na górę. O, jakaś fajka wodna? Czy to coś takiego? A to co? No, jak spadnę z tego dźwigu. O! On się chwieje. No, stąd będę miał widok nieziemski. Tutaj, gdzie nasz samochód, rurociąg. Tu mi oznaczyło to. Patrzcie, te statki wyglądają jakby w powietrzu wisiały, a one są na jakichś takich wydmach piaszczystych, które chyba, albo to jest morze już dalej, nie wiem.
Może i może. Dziwnie to trochę widać. To wszystko działa, patrzcie, to pracuje. Dym leci. Czyli ktoś tym zarządza, że tak powiem. Się przedostańmy. Ha? Jak ja teraz tam wskoczę? A, tak trzeba było, dobra. Teraz jeszcze poobserwujemy co nieco. Stąd. Tu jest chyba ten baron na tym plakacie, nie wiem. O, tam ktoś idzie. Czekajcie, jakbyśmy trafimy w niego? O! Daleki dystans. Przeładujmy. Kurde. Daleko trochę. Ale jednego ubiłem. No dobra, chyba nie ma co się z nimi tam pierdzielić.
To jednak jest chyba za daleki dystans. Tam bardziej bujało, tutaj mniej buja. Dobra, chyba trzeba dać spokój. Bo to nie ma większego sensu. Czekajcie, gdzie to było? Tu. No niby celuję do gościa ładnie, równo. Patrzcie. A tu okazuje się, że nie mogę pocelować. No dobra, nieważne. Czekajcie, tu żeśmy wyszli. Jeszcze sobie zejdziemy na chwilę do warsztatu. Dorobimy troszeczkę pocisków, które żeśmy zużyli. Surowców mamy sporo, więc o surowce się nie martwię. No i to wszystko mamy na fulla. O, już mi się zabrudził. Dobra. Tyle chyba. Zobaczmy tylko jeszcze na mapę, gdzie mamy się w dalszej kolejności udać. Tam się mamy udać. No dobra. Co tam jest? Czekajcie, co tam było? No dobra, tylko że ta linka idzie trochę w złym kierunku niż ja bym chciał. No mówi się trudno, ale sobie tak czy inaczej zjedziemy. O! I gitara. Gitara. O, tutaj trzeba było zawrócić. Tam po drodze jeszcze coś nam się pojawiło. No ale jak to zawrócić na takiej wąskiej drodze, powiedzcie mi. Nic, przejdziemy na piechotę. Tu możemy jeszcze wejść do domku na chwilę zobaczyć. Czy coś... O, zapalmy sobie... Niech się świeci.
No dobra. Przełączmy na Tihara. Zobaczmy, jak to wygląda. No kawałek muszę przejść, niestety. Ale co to dla nas? No jeszcze kawałek. O, a ja ich wyminąłem. Gonią mnie. Co za dziady. O kurde. O, z tymi to nie ma co walczyć. Tu trzeba spierdzielać. Można było jednak pojechać samochodem. Co jest? A, ten jeszcze się do mnie rzuca. Kurde. Co on? On do mnie strzelać chce? No nie, no oni do mnie strzelać chcą. Dobra, doróbmy sobie troszeczkę nabojów. A tamtych jeszcze zostawiłem, a przecież oni mają... Gdzie to towarzystwo było?
No dobra. Co? Z góry jeszcze strzela? No nie no. Tak być nie może. Jak tu się dostać do niego? On gdzieś na górze siedzi. Ha. Czekajcie. Jak to się wchodzi? Jak tu się wchodzi? Na górę. Ciężka sprawa. Oj, do ognia wlazłem. Tam mądrze robię, widzę. A, chyba widzę już drogę. Tu muszę bardziej w tą stronę. Dobra. No i po co ci to było? No, i szybciutko temat załatwiony. A to jest ten reflektor, który się obracał i świecił w nocy, co ja się zastanawiałem tam w poprzednich odcinkach, co to jest. To już mamy rozwiązanie, co to było. No. No dobra, no. Miejscówka zdobyta. Ciekawe, na jak długo tylko. Aha, czyli dalej tam już nic nie ma. Czyli można spokojnie się wrócić albo przejść tędy i dojść tutaj. Jakieś trzy znaki zapytania są. No dobra, to spróbujemy w takim razie tak zrobić. Schodzimy w dół. O nie! Tego nie przewidziałem. Czytaj szybki zapis. No niestety spadłem. Zbyt wysoka. Spadłem ze zbyt wysokiej wysokości. No dobra, schodzimy. Myślałem, że już jestem na... O, tu jeszcze coś jest. Trzeba wziąć. Dobra, tędy co żeśmy weszli, tędy schodzimy. Pierdziumaniu, jak to się mówi. No. Zobaczmy, co to jest o to. O, widzę tutaj coś. Pięknie. Tutaj też coś jest, ale tego nie można wziąć. Aha, czyli tylko to było chyba. No tak, więcej się nie dało. Tutaj jeszcze jakaś ukryta mała miejscóweczka. Tutaj ci nawciarze urzędują. Tam, gdzie Giul była. Zobaczmy mapkę, w którą stronę mamy się zaudawać. Czyli tutaj gdzieś, tak? No dobra, no. Skoro tutaj, to tutaj. To lecimy. To jest blisko, więc... Myślę, że spokojnie możemy... O! Dobra.
Czekajcie, gdzie to było? Tutaj? Aha, tam dalej trochę jeszcze, to powiedzmy. Ta miejscówka. O, węże. No. Dobra, towarzystwo uprzątnięte. Aczkolwiek widzę, że nie całkowicie. Nie no, ile ich tu jest? Dobra. Co musimy mieli tutaj zwiedzić, bo tak nie bardzo wiem. Przecież tu nic nie ma tak naprawdę. No i co? To jest ta miejscówka? No ta. Niby oczyszczona, ale to się opłaciło iść tu. A tu jeszcze coś jest. No, powiedzmy. Dobra, doróbmy sobie w takim to układzie parę nabojów i chodźmy dalej. A to co to za cudo? Jakiś bożek. Dobra, zobaczmy gdzie my jesteśmy. Aha, czyli tutaj będziemy mieli po drodze jeszcze dwie miejscóweczki. No dobrze. Chodźmy do tych miejscówek w takim to układzie. Mam nadzieję, że wyprawa tam będzie bardziej opłacalna niż do tej, którą żeśmy właśnie zwiedzili. No, jakieś tam ruiny, no powiedzmy szczerze. Czy tu coś znajdę? Jak myślicie? O, tu jakieś wejście do... Nie. Myślałem, że to wejście do jaskini. Bo tak wyglądało dziwnie trochę. Ale okazuje się, że niekoniecznie. Ha. No i co? Ja tutaj mam robić niby? Czego szukać? Przecież tu nic nie ma. Coś to za miejscówka dziwna. No niby tutaj coś ma być, ale...
ale ja tu nic nie widzę. No i co ja mam tu robić? Nie no, bez sensu. Co to mi oznaczyło na mapie? Nic tu nie ma. Tu kompletnie nic nie ma. Może chodzi o to, co jest na górze. Tylko jak się tam dostać? O. No dobra, jest jakaś drabina. Niech będzie. Wchodzimy na górę. O, teraz zaliczyło, widzę. O, mogę odpocząć tutaj nawet. Ale ja bym zamiast odpoczywania wolał jakieś konkretne surowce. Dobra, idziemy wyżej. Skoro tak. No jest coś. Niewiele tego. Ale coś jest. No niewiele tego, ewidentnie nie dużo tutaj nam gra sypnęła. Tam nie ma co przeskakiwać, bo tam to jeszcze się zabije. Chyba żeby. Ale nie, no nie przeskoczę tam. Może po tej rurze? Ja wiem. Nie. O! No niestety. Niestety. Musimy wczytać punkt kontrolny. Ale tam nie powinienem był skakać. Tak myślałem, że to się może w ten sposób skończyć. I właśnie się tak skończyło. No ale nic. Polak mądry poszkodzi. Zaraz, gdzie my jesteśmy? Aha, my jesteśmy tutaj na tym. Dobra. To jeszcze zwiedźmy to w takim razie do końca ten pułap. Tutaj, ale tutaj to, jak mówiłem, chyba nic nie ma więcej. Tam tylko mogliśmy się przekimać i nic kompletnie więcej. Tu jakieś drzwi od czegoś, tu coś tam. A, tu jest u góry ta latareczka naftowa. Dobra, idźmy na górę w takim układzie po te suweniry. Surowcami zwane. I tyle, no bo co innego tu nam zostaje. Więcej tu nic nie ma ciekawego. Schodzimy. Zerknijmy na mapkę. No, odznaczona jest. Dobra. Intryguje mnie jeszcze tutaj to, ten znak zapytania wcześniejszy, że tu niby coś jest, ale ja tu nic nie widzę. No co tu jest? Tu żeśmy byli, tu nic nie ma. A tu pokazuje jednak, że coś jest. Nie kumam.
Może to gniazdo chodzi? Ale tam się chyba nie dostaniemy. Coś mi się zdaje, że tam się nie wdrapiemy. Nie wiem, czy macie takie samo odczucie. No bo jak niby? Chyba, że... Poczekajcie, może tędy. O, wąż jakiś. Co jest, że ja nie mogę tam wejść? No patrzcie, idę? Nie, no idę teraz. Przez chwilę szedłem mi się jak gdyby... O! Wlazłem do gniazda. Czy ja wyjdę teraz? Patrzcie, demon! Ubiłem go? Czy nie ubiłem? Ubiłem go chyba. Co w tym gnieździe jest? Nie ma nic. Zobaczmy na mapkę. O, odznaczone. No proszę. Czyli żeśmy już tu byli. Nie było sensu oczywiście tu wchodzić, no bo po co? No ale... Dobrze. W tym odcinku chyba zakończymy, bo jest, zbliża się godzina 58 minut dochodzi. Jeszcze sobie dorobimy tylko amunicji. Więcej się nie da. No i tutaj się pożegnamy. Także dzięki za wspólne granie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!